Witam drzewka posadzone, to teraz przyszedł czas na ich przywiązanie, podwiązanie, ustabilizowanie, żeby przede wszystkim rosły prosto, żeby drzewko się dobrze tutaj zakorzeniło, no i żeby też wiatr za bardzo nimi nie bujał, bo jednak coś czuję, że i w tym roku silnych wiatrów zimą również nie będzie brakowało. No i tutaj już mam posadzony i przywiązany agrest. Najpierw wykopałem dół, w dół wbiłem właśnie palik, posadziłem obok sadzonkę agrestu, wszystko obsypałem ziemią, dopiero wtedy przywiązałem sadzonkę do palika. No i właśnie taka powinna być prawidłowa technika, no bo kiedy będziemy wbijać ten palik obok już posadzonej sadzonki, to możemy w łatwy sposób uszkodzić korzenie. No ale jak widzicie, tu tych palików jeszcze nie ma, dlatego że będę tutaj te sadzonki, właśnie te drzewka wyższe sobie zawsze stabilizuję na 3 paliki. No i te paliki będą wbijane w znacznej odległości od drzewka. Tym bardziej, że ja tutaj wiem, jak ten system korzeniowy wygląda, że on jakoś nie był specjalnie rozrośnięty, nie był duży. No i jeszcze tym bardziej, że robię to dzień po dniu. Wczoraj sadziłem, dzisiaj będę podwiązywał. Bałbym się trochę, gdyby rzeczywiście na przykład minął znaczny okres czasu, miesiąc czy dwa, no i wtedy wbijając paliki nawet w znacznej odległości, mógłbym te korzenie uszkodzić. No i wracając do agrestu, jeden palik tutaj w zupełności wystarczy, sadzonka jest dość niska, ona ma tam maksymalnie pół metra. No i teraz pytanie, z której strony ten palik wbijać, i tutaj zaraz mi się przypomina lekcja geografii, temat klimat Polski. Drogie dzieci, w Polsce przeważają wiatry zachodnie. No więc właśnie od zachodniej strony ten palik jest wbity, przy zachodnim wietrze ta sadzonka agrestu w ogóle nie będzie się tutaj ruszała. No i tutaj z tymi trzema palikami postępuje podobnie. Jeden palik jest od zachodniej strony, pozostałe tworzą mniej więcej trójkąt. No jeśli chciałbym być dokładny, to ten będzie od strony północno-wschodniej, natomiast ten od strony południowo-wschodniej. Dobra, tu mam wbite. Teraz pozostaje to wszystko przywiązać. No i widzę, że nawet po tych palikach widać, że drzewko troszkę leci na jedną stronę. Podkładka jest prosto, więc trzeba tutaj będzie po prostu to drzewko ustabilizować. No i właśnie zaczynam od tej strony. Troszeczkę. No, już jest prosto. I teraz mogę kontynuować wiązanie reszty. No i drzewka przywiązane, tak to w tej chwili wygląda, złapane gdzieś tak mniej więcej w połowie wysokości. Oczywiście starałem się tutaj tych pąków nie zakrywać. Co do materiału, to jak widać jest to szmatka. Ważne, żeby to był materiał dość delikatny, aby czasami tutaj kory nie uszkodzić. Szczególnie właśnie jest to istotne w przypadku takich młodych drzewek, które mają tą korę jeszcze bardzo delikatną. No a tutaj ten agrest mam przywiązany do palika taką gumą ogrodniczą właśnie do wiązania. To jest materiał rozciągliwy, ale też nie za bardzo, on się tylko lekko rozciąga. Bardzo dobrze sprawdza się właśnie do podwiązywania, przywiązywania wszelkiego rodzaju roślin. I pozostając jeszcze w temacie przywiązywania drzewek, to pokażę Wam, jak przywiązuję drzewka iglaste po posadzeniu. Chociaż w tym roku nic nie sadziłem z drzewek iglastych, to powiedzmy, że ta tujka będzie tujką demonstracyjną. No i właśnie drzewka iglaste o takim stożkowatym pokroju, czyli które są szersze na dole, zwężają się ku górze. No i tutaj nawet przy niskich drzewkach średnio sprawdzi się taki pojedynczy palik wbity właśnie gdzieś obok drzewka. No bo jednak
Łatwo tutaj może dojść do uszkodzenia, nawet połamania gałązek. Gdzieś pod wpływem wiatru te gałązki będą się o ten palik obijały, obcierały. Poza tym trzeba wziąć również pod uwagę to, że takie drzewka iglaste korzenią się dość płytko, no i mają dość rozrośnięty ten system korzeniowy, czyli wbijając taki palik możemy korzenie łatwo uszkodzić. Dlatego lepszym rozwiązaniem i też stosunkowo bardzo prostym jest właśnie wbicie pojedynczego palika, ale pod skosem, w znacznej odległości od właśnie drzewka. Palik gdzieś tutaj w połowie właśnie jest do pnia przywiązany, również szmatką, również na ósemkę. Z tym, że tutaj odwrotnie, jak było to w przypadku tych drzewek owocowych, palik jest wbity właśnie od strony wschodniej. Jeśli będzie wiało od zachodu, no to to drzewko w tą stronę już nie będzie się pochylało. Także myślę, że bardzo prosty sposób, jak ustabilizować i przywiązać drzewka właśnie iglaste. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.